hardkorowa muzyka. Ja bardzo lubię dubstep na przykład, ale no rano sobie nie puszczam, chyba że jakiś chillstep powiedzmy sobie puścił, bo chcę wejść w dzień na chillaucie, na spokoju, z pełnym relaksem, totalnie, totalnie na chillu. Dobra pamięć. Czy zdarzyła ci się taka sytuacja, że pamiętałeś o tym, że tej nocy śniło ci się coś naprawdę niesamowitego, może jakaś podróż, może jakiś awans w pracy, coś, co napawało ci ogromnym szczęściem, ale mimo wszystko nie byłeś w stanie przywołać po pewnym czasie szczegółów tego snu, a nawet nie szczegółów, ale takich podstawowych cech tego snu. To nam się bardzo często zdarza, jest to no, na porządku dziennym u każdego. I wielu z nas zastanawia się, co można z tym zrobić. Są w ogóle osoby, które zajmują się świadomymi snami. To jest też niesamowita dziedzina. Ostatnio widziałem takiego specjalistę, który tworzy cały swój content, kursy w oparciu właśnie o to, że chce, żebyśmy nauczyli śnić się świadomie. Ja jestem osobą, która oczywiście bardziej operuje na zasadzie pamięci, więc przygotowałem dzisiaj odcinek pod dyktando właśnie tej zdolności poznawczej. I będę chciał mówić o tym, jak możemy nadać takie życie naszym snom, żeby one dłużej z nami zostawały, żeby po wstaniu rano, potem jak wstaniemy rano, żebyśmy byli w stanie przywołać je sobie z pamięci i szybko, fajnie, na długo utrwalić. No bo oczywiście nasze życia są kolekcjami wspomnień, a wspomnienia również możemy określać mianem snów. Często te sny i wspomnienia łączą się ze sobą. Chcemy je zachowywać w naszej pamięci. A jeżeli możemy to zrobić prostą techniką, to dlaczego z tego nie skorzystać? I zacznijmy od takiego kroku numer jeden. W ogóle jeżeli chcesz nauczyć się zapamiętywać sny, to musisz sobie zdać sprawę z tego, że komfort snu jako taki jest też bardzo istotny. To znaczy, czy zasypiasz w dogodnych warunkach, czy masz wystarczająco ciemno w swoim pokoju, w miejscu, w którym śpisz, czy pościel, której używasz, jest ok, czy nie gryzie się z twoim ciałem, czy jej jakość jest taka, że sprawia ci przyjemność, zasypia ci się spokojnie, przyjemnie. Pozycja twojego snu taka, żeby pozwalała ci na pewną ergonomię, na to, żeby móc swobodnie, jak to się mówi potocznie, przyciąć komara i nie martwić się tym, że jest niewygodnie i coś jest naszym kręgosłupem nie tak. No i też długość snu oczywiście. Tutaj każdy z nas ma swój zegar oczywiście, tak? Natomiast każdy też wie o tym, że są pewne ramy, których warto przestrzegać. Jeżeli śpimy, nasza higiena snu, jeżeli jest taka, że ta długość jest niedostateczna, no to też bardzo ciężko o to, żebyśmy cieszyli się powodzeniem w kontekście pamięci co do naszych snów. Jeżeli jesteśmy w stanie zadbać o ten pierwszy krok, to znacznie zwiększamy prawdopodobieństwo na to, że nasz sen będzie miał też możliwość jakby odbywać się w dogodnych warunkach, prostym słowem mówiąc. Gdy idziemy spać i chcemy ten sen faktycznie sobie przyswoić, gdy wstaniemy rano, musimy zbudować również intencje, coś o czym bardzo często już mówiłem w trakcie innych odcinków, w trakcie moich filmów, czy kursów, czy wykładów, że intencja jest bardzo, bardzo dobrym sprzymierzeńcem pamięci. I co rozumiem przez intencję? Gdy kładziemy się spać, możemy sobie zbudować taką misję. Chcę zapamiętać swój sen. Rano chcę wiedzieć, co mi się śniło. W ten sposób koncentrujemy naszą, nazwijmy to, wewnętrzną uważność, tak filozoficznie rzecz biorąc, na to, żebyśmy faktycznie potrafili sobie ten sen przyswoić. Kierujemy intencje, kierujemy coś świadomego w stronę tego właśnie, żebyśmy chcieli zapamiętać. Tak samo jak w kontekście zapamiętywania imion, gdy mówimy o tym, że chcę zapamiętać jego imię. Gdy uczymy się do egzaminu, chcę zapamiętać wiedzę na egzamin. Wszelkie tego typu takie bodźce, takie triggery uruchamiają nasz mózg w tym kontekście, żebyśmy faktycznie dobrze zrealizowali tę misję. Także budujemy sobie intencje. Chcę zapamiętać sen. Bardzo ważnym krokiem jest to, abyśmy nastawili sobie miłą muzykę na rano. Gdy wstajemy, chcielibyśmy się budzić
przy dobrym akompaniamencie, tak? Nie na zasadzie łup, 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 jest jakiś alarm, syreny biją, jest jakiś dubstep, czy jakaś taka hardkorowa muzyka. Ja bardzo lubię dubstep na przykład, ale no rano sobie nie puszczam, chyba że jakiś chillstep powiedzmy sobie puścił. Bo chcę wejść w dzień na chillaucie, na spokoju, z pełnym relaksem, totalnie, totalnie na chillu. I to bardzo, bardzo się przyda, bo jeżeli puścisz sobie jakiś ostry hardstyle albo jakąś techniawę, oczywiście tutaj w ogóle nie mam, broń Boże, żadnych takich problemów z tymi gatunkami, natomiast one wytrącą cię rano mocno z równowagi, chyba że jesteś tak odporny, że w ogóle na tobie to nie robi wrażenia, ale mnie generalnie, jak kiedyś miałem takie ostrzejsze budziki, to no, było to bez sensu, bo czułem się rano wyprowadzony z mojej uważności. Był taki jeden wielki dystraktor, więc miła muzyka rano. Jakieś pianinko, jakiś przyjemny taki dźwięk, który od razu wdroży nas w fajny dzień. I przy okazji mamy też, oprócz samego zwiększenia prawdopodobieństwa zapamiętania snu, mamy jeszcze to, że wchodzimy w dzień na fajnych obrotach. Można zastosować pewien taki fajny tip na zasadzie karteczki z napisem, co ci się śniło, bo jak pamiętasz, również pytania poza samymi intencjami mają bardzo dużą wartość, więc wstajemy rano, otwieramy powoli oczy, ta muzyka, miła muzyka, budzi nas rano i patrzymy sobie na karteczkę z napisem, co ci się śniło, co ci się śniło, Maćku, co ci się śniło, Alicjo, co ci się śniło, Bartku. Nawet możemy sobie dodać imię albo jakiś inny rodzaj tekstu. Uruchamiamy od razu z rana tę motywację, że o, co mi się tam śniło, szybko sobie przywołuję, póki jeszcze mam to w swojej pamięci. No i sprawdzam, co tam były za obrazy, co tam się działo w tej głowie, co faktycznie mi się śniło, czy to było coś przyjemnego, czy to było coś podniecającego, czy to było coś ekscytującego, co konkretnie się działo krok po kroku. Okej, i teraz technika pamięciowa, którą polecam i która jest tak naprawdę bardzo dobrym treningiem pałacu pamięci w tym kontekście i bardzo dobrym treningiem budowania skojarzeń. Jak to wygląda? Jeżeli budzimy się rano, otwieramy oczy i widzimy nasz mebel, powiedzmy, jeden z mebli naszego pomieszczenia albo załóżmy jakiś sprzęt elektroniczny. W moim przypadku zazwyczaj, gdy otwieram oczy, widzę stolik albo widzę mój router, który stoi niedaleko, to używamy go jako właśnie takiej stacji pałacu pamięci. Czyli patrzymy się na niego i na nim będziemy umieszczać obrazy z naszego snu. Na czym to polega? W przykładzie. Załóżmy, że śniła mi się impreza urodzinowa. Autentyczny przykład. Miałem taki sen, że śniła mi się impreza urodzinowa, która była realizowana wspólnie z moimi najlepszymi kumplami z okresu dzieciństwa, okresu nastoletniego, czas tam podstawówki, gimnazjum, średniej szkoły powiedzmy. I chciałem sobie zakodować ten sen, że faktycznie mnie się to wtedy śniło. Wyobraziłem sobie właśnie na wspomnianym już routerze, że razem z kumplami jestem na tym routerze, stoimy sobie i jest tort ze świeczkami. Dzięki temu obrazowi, zakodowanemu właśnie na routerze, w czymś realnym, zakodowałem sobie jedną, powiedzmy, z pierwszych scen tego snu. Powiedzmy, że pamiętam, że tam na przykład, załóżmy hipotetycznie teraz, że drugim elementem tego snu mogło być to, że tańczyliśmy. No to na stoliku, jako drugiej stacji, mogę wyobrazić sobie osobę, która tańczy, wygłupia się, może tańczącego Travolta. Wtedy już mam dwie sceny. Po pierwsze, myślę sobie o routerze, myślę sobie, co się działo na routerze. Byłem tam z kolegami i był tort urodzinowy. Aha, śniła mi się moja impreza urodzinowa. Potem przypominam sobie stację numer dwa. Był stolik, a na stoliku była tancerka, a i tańczyliśmy, okej? No i załóżmy, że na przykład jeszcze wezmę sobie, wzrokiem obejmę moją szafkę, na której też coś zaimplementuję, żebyśmy mieli trzy fakty z tego snu. Więc załóżmy, że rzecz się działa na Śląsku, bo ja pochodzę ze Śląska, więc na przykład na szafce mogę wyobrazić sobie na przykład szybko palniane, bo to mi się ze Śląskiem bardzo dobrze kojarzy. Okej, i mam trzy obrazy zbudowane, jak widzisz. Czyli po pierwsze patrzę sobie na router w mojej wyobraźni i myślę sobie impreza urodzinowa. Patrzę sobie na stolik. Myślę sobie tańczyliśmy. Patrzę sobie na szafę. Myślę sobie, okej, to było na Śląsku.
i mam już trzy fakty zapamiętane ze swojego snu. Pałac pamięci w praktyce tak naprawdę zademonstrowany na zapamiętywaniu informacji z naszych snów. Inny przykład, kiedyś obudziłem się na drugim boku, więc widziałem stację po mojej prawicy, nie po mojej lewicy, a po prawicy mam takie wystające haki ze ściany, bo akurat tam nie powiesiłem żadnego obrazka jeszcze. I śniło mi się, że miałem jakiś ważny sprawdzian w moim gimnazjum, akurat takie nostalgiczne przykłady dzisiaj podaję. Żeby sobie to zapamiętać, wyobraziłem sobie, że w te haki wbite są kartki ze sprawdzianu, po prostu. Powiedzmy, że na stacji, przy stacji drugiej, wyobraziłem sobie moją panią z polskiego, która na przykład sprawdzała jakieś dyktanda, sprawdzała jakieś testy i dzięki tym dwóm obrazom zakodowanym na pierwszej i drugiej stacji, ja już sobie odtwarzam, ok, sprawdzian, pani z gimnazjum, ok, śniło mi się wtedy, że miałem sprawdzian w mojej szkole gimnazjalnej. I na tych dwóch przykładach tutaj pokazałem Ci, jak możesz wykorzystać techniki pamięciowe w tym, żeby zapamiętywać swoje sny. Jeżeli zrealizujesz każdy z tych kroków, o których wspomniałem w tym nagraniu dzisiejszym, to myślę, że naprawdę zwiększysz swoje szanse bardzo mocno na to, żeby spoko, w dobrym stylu zapamiętywać swoje sny. Namawiam Cię również przy okazji tej tematyki dzisiejszej do tego, żeby tworzyć dziennik snów, a może w ogóle wrócić do czasów pamiętnika, do tego typu nawyku, bardzo mi się on podoba, właśnie prowadzić sobie taki dziennik. Co mi się dzisiaj śniło od samego początku? Pamiętaj, że nasze sny czasami potrafią spowodować to, czy dzień będzie fajny, czy nie, bo wejdziemy z dobrymi albo negatywnymi emocjami, a często frustrujemy się, bo śniło się coś tak fantastycznego, a nie pamiętam co. No i wierzę głęboko w to, że dzięki technikom zaproponowanym dzisiaj zwiększysz swoje szanse na to, aby prawidłowo zapamiętać najważniejsze chwile z Twoich snów, a przy okazji również z czasem może wdrożysz technikę w to, żeby zapamiętywać również te realne wspomnienia, bo one również są oczywiście bardzo na miejscu, żeby o nich pamiętać. Mnie one dały bardzo dużo, bo faktycznie odkąd wdrożyłem tę procedurę, to naprawdę fajnie sobie te moje sny potrafię zapamiętać, także życzę powodzenia z tym, żeby ogarnąć swoją pamięć w takim poziomie, żeby również radzić sobie ze swoimi snami. Z mojej strony zachęcam Cię do tego, że jeżeli ten podcast oczywiście dał Ci wartość, żebyś podzielił się nim z osobą, która również może takiej wartości potrzebować, no bo właśnie dlatego tworzę to, co tworzę. To był Maciej Łuczak, bardzo miło mi było, że chciałeś mnie posłuchać.